Dobry Państwo, dziś studio telewizji Kujawy. Witamy prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie Prezydencie, jakie dotychczasowe Pańskie decyzje uważa Pan za najważniejsze? Oj, drodzy Państwo, przez ten miesiąc, no miesiąc rzeczywiście rządów, bo o takim czasie mówimy, odliczając święta, rzeczywiście się bardzo dużo wydarzyło. Tych decyzji może takich istotnych jeszcze z punktu widzenia miasta nie było. Na razie są to przede wszystkim decyzje, które mają taki duży, przede wszystkim charakter organizacyjny i porządkujący, ale w najbliższym czasie takie decyzje już będą miały miejsce. Teraz przygotowujemy się oczywiście do zrewidowania między innymi strefy płatnego parkowania. Tak jak kiedyś mówiliśmy, rzeczywiście jest to problem. Jestem akurat po spotkaniu też ze Strażą Miejską. Dla mnie to też jest istotne, bo chciałbym zmienić troszeczkę, wprowadzić nowy standard funkcjonowania Straży Miejskiej. Mają być bardziej pomocni strażnicy. Mają być bardziej pomocni. Ta ostatnia inicjatywa bodajże sprzed tygodnia, czy tam 10 dni o chęci niesienia pomocy mieszkańcom, którzy na przykład mają problem z uruchomieniem samochodu w okresie zimowym, dla mnie jest taka naprawdę takim bardzo dobrym sygnałem. Oczywiście nie ukrywam pewnych zmian też organizacyjnych w samej Straży Miejskiej, bo tam kilka rzeczy mi się co najmniej nie podoba. Tak jak pani redaktor powiedziała, będę starał się przede wszystkim, może nie przekonać, ale narzucić taki określony styl działania Straży Miejskiej, nie jako powiedzmy jakiejś takiej siły o charakterze można powiedzieć represyjnym, restrykcyjnym, bo tak często była postrzegana, bo Straż Miejska to nie tylko te słynne blokady i mandaty za złe parkowanie, ale przede wszystkim Straż Miejska to chęć niesienia pomocy mieszkańcom w różnym aspekcie, poczynając od pomocy przy sprzątnięciu na przykład no chociażby gdzieś tam jakiegoś nieporządku na ulicy, po zwierzętach, bo o tym też trzeba oczywiście mówić, ale przede wszystkim kwestie związane z informacją i niesieniem pomocy w różnym aspekcie i informacyjnym i takim rzeczywiście często fizycznym. Straż Miejska spełnia takie funkcje bardzo dobrze w państwach zachodnich, u nas jeszcze może nie do końca. Uważam, że w ostatnich latach zbyt wielką wagę przywiązywało się do kwestii materialnych, finansowych, ściągnięcia oczywiście tych opłat mandatowych, parkingowych. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej. Z punktu widzenia miasta i finansów miasta nie ma to większego znaczenia. To są zbyt małe kwoty, żebyśmy o tym rozważali. Dlatego też będę starał się zmienić, przeformułować strukturę i no właśnie, a co z przeformułowaniem struktury samego urzędu? Poznał Pan już dyrektorów, zastępców. Czy może Pan już dziś powiedzieć, jakie zmiany nastąpią na stanowiskach kierowniczych? Drodzy Państwo, zmiany oczywiście będą niewielkie. Mogę powiedzieć, że kosmetyczne. W tej chwili przygotowujemy między innymi wydzielenie referatu sportu, bo to jest z punktu widzenia funkcjonowania środowiska sportowego, bo jestem po wielu rozmowach ze sportowcami, działaczami. Jest rzeczywiście bardzo istotne. Czyli jak to będzie sport i turystyka razem, tak, edukacja? Sport i turystyka i edukacja i kultura będą zupełnie nowymi. Czy edukacja wydziałami. Będzie połączona z kulturą, tak? Nie. Będą osobne wydziały edukacja i kultura. Pozostanie, tak? Powiedzmy, struktura podobna. Wydział edukacji i wydział pozostanie kultury. W tej samej strukturze. Tam będą troszeczkę zmiany organizacyjne, jeśli chodzi o referaty. I Wydział Kultury oddzielnie i referat sportu. A co z MZD? Była jakaś taka zapowiedź, że zostanie jakby włączone w strukturę urzędu? To znaczy, drodzy Państwo i Pani redaktor, chcę powiedzieć tak, rzeczywiście zastanawialiśmy się nad MZD, łącznie z tym, że myślałem swego czasu nad tym, żeby wydzielić z tego zupełnie oddzielną spółkę, która będzie realizowała inwestycje, ale myślę, że na poziomie tutaj Włocławka nie ma takiej potrzeby, bo jak Państwo wiedzą, spółka rodzi też wyższe koszty funkcjonowania, bo to są oczywiście, jest dodatkowo Rada Nadzorcza, też są troszeczkę wyższe uposażenia w spółkach prawa handlowego. We Włocławku nie ma takiej potrzeby. Rozmawiałem z kilkoma prezydentami na ten temat. Ostatnio z prezydentem Bruskim, prezydentem Nowakowskim. Oni funkcjonują w zupełnie inny sposób. To są takie przeciwstawne, można powiedzieć, modele. I raczej pozostaniemy przy MZD, z tym, że oczywiście MZD nie będzie realizowało żadnych funkcji inwestycyjnych, tak jak to było dotychczas w zakresie dróg. MZD będzie odpowiadało za stan dróg, za naprawę, za bieżące naprawy, oczywiście za porządek. Natomiast Wydział Inwestycji chodzi, będzie realizował. Wydział tak? Inwestycji zostanie upoważniony do tego, żeby realizować wszystkie inwestycje w imieniu miasta, czyli poczynając od drogowych, a kończąc
kończąc na inwestycjach infrastrukturalnych i też będę chciał spowodować, żeby dział inwestycji włączał się w te inwestycje, które są realizowane przez niektóre jednostki budżetowe. A było tak dotychczas dla mnie rzecz nie do przyjęcia, że na przykład, powiem tutaj przykład taki pierwszy z brzegu, że MOPR realizował inwestycje i musiał rozpisywać samodzielnie przetarg, udzielać na to zadanie zlecenia specjalnego, płacić za to. Natomiast dział inwestycji w ogóle nie był to włączony. MOPR, każda jednostka budżetowa... Czyli zamierzacie rozbudować dział inwestycji. Może nie rozbudować, oczywiście tą część inwestycyjną, która w tej chwili zajmuje się w MZD, przenieść po prostu do działu inwestycji i rzeczywiście tutaj scentralizować inwestycje na poziomie wydziału. Macie spory problem z byłym dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg Piotrem Kosedą, który wygrał sprawę w sądzie i domaga się przywrócenia do pracy. Czy jakby ten krok, który zmierza w kierunku zmian, pozwoli wam tego problemu uniknąć? No bo nie będzie de facto instytucji, z której został zwolniony, nie, tak? Nie, drodzy Państwo, oczywiście to tak nie jest. Przede wszystkim, jeśli chcemy cokolwiek łączyć, rozbudowywać MZD, to jest to podyktowane przede wszystkim kwestiami merytorycznymi. A to będzie skutek uboczny, pozytywny dla Was, tak? Skutek uboczny. Oczywiście, że tak. Zresztą, jeśli chodzi o byłego pana dyrektora, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Otrzymałem przedwczoraj pismo osobiste osobiste pismo służbowe od prezesa Najwyższej Izby Kontroli, które potwierdziły w takim naprawdę bardzo, bardzo mocno potwierdziły wszelkie nieprawidłowości, za którymi stoi były dyrektor MZD. Miasto utraciło z tego tytułu bardzo duże pieniądze. Oczywiście, że w tej chwili jeszcze nie odwołaliśmy się, jest oczywiście przygotowana specjalna nota, natomiast czekamy na uzasadnienie wyroku, bo w momencie, kiedy otrzymamy uzasadnienie wyroku, będziemy mogli złożyć apelację. Oczywiście to zrobimy. Ja nie wyobrażam sobie. Pismo zniku będzie też jakimś czynnikiem, który wam pomoże w tym, tak? To, które wpłynęło wczoraj. Drodzy Państwo i Panie Redaktor, jeśli chodzi o raport pokontrolny, znany on już jest od dawna, jeszcze Pani pamięta, że rozmawialiśmy, byłem tutaj w troszeczkę innym charakterze o tym raporcie, natomiast to pismo, które otrzymałem, tylko utwierdziło mnie jeszcze w przekonaniu, że rzeczywiście są tutaj potrzebne bardzo duże zmiany, bo niestety miasto nie odzyska wielu milionów złotych z tytułu różnego rodzaju nieprawidłowości i zaniechań i po prostu obok tego ja nie mogę przejść bez żadnej reakcji. A propos zmian, zapowiada Pan, Panie Prezydencie, zmiany w spółkach. No w jednej już taka zmiana nastąpiła dość szybko. Co ciekawe, no jednak trudno jej nazwać tak naprawdę polityczną, no bo Jacek Kuźniewicz startował, było, nie było, chociaż członkiem Platformy nie jest, o czym doskonale wiem, ale z list Platformy do Sejmiku. Tymczasem spółki miały być apolityczne, no ale już słychać, że tak naprawdę prezesem MPK zostanie wicestarosta Stasiak, który jest z PiS-u. No i inne polityczne typy się pojawiają, oczywiście no, pewnie usłyszymy zaraz, że będą konkursy i tak dalej, tylko no, czy to nie jest tak, że my już wszyscy wiemy, kto te konkursy wygra? Nie, oczywiście, że nie wiem. No, pani redaktor pewnie wie więcej, ja wiem mniej. Oczywiście o różnego rodzaju typach słyszę i no, pani redaktor, umówmy się co do jednego. Pani na pewno słyszała o bardzo wielu nominacjach na poziomie samego urzędu i w jednostkach organizacyjnych. Łącznie, jak pani doskonale wie, rozmawiano też w środowisku w Wrocławku, ekscytowano się tym doborem moich zastępców, padały różne nazwiska. Natomiast jak pani doskonale wie, ja lubię zaskakiwać i działać często niestandardowo, nieszablonowo i zapewniam Państwa, że tutaj będzie podobnie. To, że będą powoływane, organizowane konkursy w spółkach komunalnych, jest to, uważam, że rzecz, która nie podlega dyskusji. We wszystkich miastach tak się dzieje. To, że dokonam też korekt... No ale to, że Kuźniewicz wygra konkurs na prezesa MPK, ja zaraz pani też odpowiem. Po prostu. Ja też oczywiście nie ukrywam, że dokonam korekt w radach nadzorczych. Oczywiście je odpolitycznie, bo taki był mój zamiar i cały czas będę starał się to realizować. To nie podlega dla mnie żadnej dyskusji. Później oczywiście będą konkursy. W konkursie każdy może wziąć udział, łącznie z tymi
osobami, które w tej chwili zasiadają. Ale to nie jest tak, że każdy może wziąć udział, a wygrać może tylko ten, kto zostanie wskazany przez... A to już nie jest moja kompetencja, bo ja pozostawiam dużą autonomię swoim współpracownikom, tak jak i autonomią cieszą się moje zastępczynie, które odpowiadają za poszczególne piony organizacyjne i to one odpowiadają. Dyrektorzy tylko pośrednio, ja przede wszystkim rozmawiam z zastępczyniami. Ale to pan jest prezydentem miasta i tak jak nie wiem, chociażby w kwestii Sylwestra miał pan, panie prezydencie, okazję się przekonać, że tak naprawdę, no bez względu na to, kto podejmował decyzję, kto podpisywał, kto przygotowywał i kto tak naprawdę strzelał te fajerwerki, to odpowiedzialny jest po prostu pan. Dokładnie. W oczach społeczeństwa i tyle. I dlatego tak samo jak pani doskonale, i decyzjami, które podejmował nawet zastępcy. Także jak pani doskonale wie, jest to moja, można powiedzieć, jednoosobowa odpowiedzialność za funkcjonowanie zarówno spółek komunalnych, jednostek organizacyjnych, jak i Urzędu Miasta. I ta cała, i cały czas ta myśl, ta świadomość odpowiedzialności mam w tyle głowy i po prostu wszystkie decyzje personalne będą tym podyktowane. Nie będzie absolutnie żadnego rozdawnictwa politycznego. Oczywiście jest określona koalicja. My żeśmy ustalili, że... Jakaś cena, którą trzeba za nią płacić. Nie ma żadnej ceny, drodzy Państwo. Koalicja, Platforma, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę, odpowiada za Radę Miasta, sesję, biuro rady, to są ich kompetencje. Ja odpowiadam za funkcjonowanie jednoosobowo spółek, jednostek organizacyjnych, jak i urzędu. I po prostu tak będzie. Wracając do Jacka Kuźniewicza, oczywiście on otrzymał bardzo określone zadanie. W tej spółce było wiele nieprawidłowości, którymi po prostu się nie mogłem pogodzić i dlatego też postanowiłem jak najszybciej zmienić i wprowadzić tam zupełnie nową jakość. A w związku z tym, że Jacek Kuźniewicz jest oczywiście radnym sejmiku, ktoś taki w gronie moich współpracowników jest mi oczywiście potrzebny, co nie zmienia faktu, że będzie zorganizowany konkurs i to konkurs Rada Nadzorcza rozstrzygnie, kto będzie prezesem, bo jak Państwo wiedzą, Jacek Kuźniewicz jest pełniącym obowiązki prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i tutaj nie ma nad czym dyskutować, aczkolwiek z Kuźniewiczem mi się współpracuje bardzo dobrze, ma wiele pomysłów, które realizujemy, również ma wiele pomysłów związanych z funkcjonowaniem MPC-u na pozyskiwanie nowych środków, zmiany organizacyjne i też wiele inwestycji, które nie były realizowane, nie zostały zrealizowane nigdy przez MPC, ale przede wszystkim pierwszy podstawowy powód to wiele działań obecnego poprzedniego zarządu, z którym absolutnie ja nie mogłem się pogodzić, bo nie taka jest rola spółek komunalnych. Rola spółek komunalnych jest taka, żeby zapewnić wysoką jakość usług dla mieszkańców po stosunkowo niskich cenach. Jak pani redaktor doskonale wie, obecny prezes już zapowiedział również i korekty, jeśli chodzi o ceny ciepła we Wrocławku i o to przede wszystkim będę zabiegał, tego będę pilnował, że te ceny mają być niskie albo jeszcze niższe i będziemy szukać pomysłu również na to, żeby te ceny jeszcze obniżyć. Wracamy do pomysłu rozmów z Anwilem, odbyliśmy już pierwsze spotkanie, będą kolejne i będą to rozmowy związane z wykorzystaniem tych mas ciepła, które gdzieś tam są generowane do atmosfery, a które miasto mogłoby dobrze wykorzystać. Orlen taki projekt zaproponował miastu Płock. Te opłaty zostały znacząco obniżone. Dlaczego Włocławek nie miałby z tego skorzystać, skoro możemy na ten cel pozyskać też środki z programu Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. Zrobimy bardzo, myślę, że taki dość sensowny montaż finansowy w tym zakresie, żeby miasto nie musiało ułożyć zbyt wielu pieniędzy ze swojego budżetu. No, a propos i taka pieniędzy, jest rola. A propos pieniędzy, panie prezydencie, zapowiedział pan, że administracja będzie tańsza, że prezesi spółek będą zarabiali mniej, a w ogóle koszty w spółkach będą niższe. Dokładnie. Ze względu na to, że zarządy będą jednoosobowe. Tymczasem jak sobie przyjrzeliśmy pańskiemu wynagrodzeniu pańskich zastępczeń, to tak naprawdę no, trudno to nazywać zmianami. Jest to jakaś kosmetyka. Pan ma 200 zł mniej niż maksymalna w ogóle przewidziana w ustawie pensja, a tak naprawdę zastępczynie zarabiają o tyle mniej od swoich poprzedników. Bo po prostu mają niższe dodatki stażowe, więc tutaj no, nie ma żadnych zmian. Czy możemy rzeczywiście liczyć na to, że zmiany, w przypadku spółek dotrzyma pan słowa? Pani redaktor, doskonale pani wie o tym, że są zmiany. Proszę spojrzeć na uposażenie obecnego pełniącego obowiązki prezesa MPC-u. To uposażenie zostało znacząco obniżone. W tej chwili jest to kwota 14 800 zł, a była to kwota prawie 4 000 wyższa.
prawie 4 tysiące wyższa, abstrahując od tego, że był drugi członek zarządu i dwóch prokurentów. Więc ja pani gwarantuję, że będzie jeden członek zarządu w każdej spółce. Oczywiście w tej chwili standaryzujemy zasady nadzoru właścicielskiego, tak jak to w innych miastach wygląda. Będą jednakowe zasady nadzoru właścicielskiego do wszystkich spółek komunalnych, łącznie z tym, że proponujemy jednolity schemat zarządów jednoosobowych, będziemy zmieniać umowy poszczególnych spółek, będą tylko przy zarządzie będzie tylko prokurent, który będzie również miał moc podpisywania wielu dokumentów finansowych. Ograniczymy również możliwość zaciągania zobowiązań przez prezesów zarządu. Będą wszelkie wydatki pilnowane, kontrolowane przez rady nadzorcze. Jest to pewien standard, który wprowadzimy. Już w tej chwili jest praktycznie przygotowany i ci, którzy wygrają konkursy, muszą się z tym liczyć. Także koszty funkcjonowania spółek pani redaktor gwarantuje, że nie chcę tutaj podawać kwot bezwzględnych, ale myślę, że w jednym miesiącu same zarządy będą generowały o przynajmniej 20 tysięcy mniej niż to było w poprzedniej kadencji. A to jest istotne, bo jak pani redaktor wie, to są spółki komunalne. Można powiedzieć, jest to obszar finansów publicznych, finansów miasta, prawda? Mimo że to są spółki, które podlegają kodeksowi spółek handlowych, ale są to pieniądze miejskie, pieniądze podatników, pieniądze płynące z różnego rodzaju usług świadczonych mieszkańcom Wrocławka i o to po prostu będę dbał. Jeśli chodzi o moje zastępczynie, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to przede wszystkim, myślę, że kwestia lat pracy. Lat pracy i te uposażenia oczywiście pod tym względem są mniejsze. Rzeczywiście utrzymałem na dotychczasowym poziomie, jeśli chodzi o pensje zasadnicze, bo zależało mi, żeby zaproponować to stanowisko ludziom, którzy po prostu muszą zarabiać. No, muszą zarabiać, ja tego nie ukrywam. Moja pensja oczywiście jest niższa o określoną kwotę. Pani redaktor doskonale o tym wie. To jest oczywiście w kompetencji Rady Miasta. Ja starałem się z uwagi na tą pewną delikatność kwestii w ogóle w to nie ingerować. Taka propozycja została złożona przez przewodniczącego Rady i przez Radę Miasta została zaakceptowana. Ja z tym oczywiście nie dyskutuję. Natomiast gwarantuję, że oczywiście będzie wiele oszczędności w spółkach miejskich, a przede wszystkim w jednostkach organizacyjnych. Nie chcę tutaj oczywiście na razie jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale mam kilka, mówiąc tak kolokwialnie, wrzodów, które po prostu muszę przeciąć. Daję sobie 3-4 miesiące na to, żeby uporządkować sprawy kilku jednostek organizacyjnych, bo w niektórych się dzieją takie rzeczy, że po prostu nie spodziewałem się nawet, że z takimi rzeczami będę musiał się spotkać, biorąc na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie miasta. Zaczął pan swoje rządy od nałożenia kary. No wprawdzie nie jest to jakaś istotna kara finansowa, no bo tylko 3 tysiące złotych, no ale jednak do tej pory takie rzeczy się chyba raczej, no przynajmniej ja nie pamiętam, nie zdarzały. Kary dla Teatru Impresaryjnego za nieudanego Sylwestra. Niekiedy czytałam o tym, te pańskie wyjaśnienia dotyczące właśnie takiej, tej decyzji, zastanawiało jedno, no przecież pan wiedział, co będzie, jak to może wyglądać, no bo przecież no, nie jest trudno się domyślić, że jest styczeń, pogoda może być albo mroźna, albo deszczowa, no bo innych opcji raczej nie ma w naszym klimacie i pewnie nie będzie. No, że instrumenty, prawda, które wymagają i tak dalej, takiej, a nie innej aury mogą sobie z tym nie radzić. I już na początku przecież, kiedy objął pan to stanowisko, było spotkanie, można było podjąć taką decyzję, że nie wiem, no przenosimy te smyczki, prawda, do teatru, niech sobie włocławianie, którzy mają ochotę spędzić Sylwestra właśnie w garniturach elegancko i na takim poziomie zrobią to tam. Mamy tutaj, nie wiem, choćby włocławskie zespoły zapraszamy i robimy Sylwestra. No dla tych, którzy idą spędzać Sylwestra jednak w plenerze. No już odpowiadam, oczywiście ja nie uciekam od odpowiedzialności, bo czuję się za to odpowiedzialny. Po prostu było mi wstyd. Było mi wstyd po prostu za te osoby, które tego Sylwestra przygotowywały, bo ja się z tym zetknąłem, bo byłem na tym Sylwestrze. Później jeszcze dodatkowo publikacje medialne ogólnopolskie, gdzie Włocławek został znowu wymieniony w takim bardzo niekorzystnym świetle. Także wstydzę się za to i bardzo Państwa przepraszam. Dlaczego nie zmienił Pan tego na etapie? Drodzy Państwo, umowa została podpisana we wrześniu i bym musiał oczywiście zapłacić karę umowną. Ponadto ale z kim ta umowa? Z zespołem oczywiście. No, to ten zespół, i z jednostką tak jak mówię, do Teatru Dobrowaru.
przenieść. Ale to podpisał, szanowna pani redaktor, poprzedni prezydent. Ale pan mógł przenieść do teatru, proszę, albo do browaru jeszcze cały proszę czas. Proszę zapytać poprzedniego prezydenta, dlaczego. A poza tym, tak jak pani mówi, mnie nie interesowała impreza dla, tak jak pani mówi, dla garniturów i krawatów, tylko impreza miejska. Okazała się ona oczywiście złym pomysłem, bo jak się okazało, nie wiedziałem o tym wcześniej, instrumenty smyczkowe mają swoją specyfikę. Także przepraszam za to państwa bardzo. Następna impreza na pewno będzie na znacznie wyższym poziomie i znacznie lepiej zorganizowana, ale to też pokazuje jakość funkcjonowania urzędu jeszcze w poprzedniej kadencji, że po prostu ktoś brał na siebie odpowiedzialność i się za bardzo tym nie przejmował, mimo że miał pieniądze. 30 tysięcy z kasy miasta, można powiedzieć, zostało wyrzuconych w błoto i kogoś te decyzje oczywiście obciążają. To mnie nakłoniło oczywiście, to mi nasunęło kilka wniosków takich też i organizacyjnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie niektórych instytucji miejskich. Pewne osoby miały na wiele pozwalane w poprzedniej kadencji, teraz tak nie będzie. Dlatego też natychmiastowa była reakcja, jeśli chodzi o wyciągnięcie konsekwencji również i służbowych, personalnych o tego Sylwestra. Będzie pan później stronił, panie prezydencie, od fajerwerku, bo widzę, że tak fajerwerki panu rzeczywiście nie służą. Nie służą. Nie, drodzy państwo, akurat ja fajerwerki, ja rzeczywiście nie jestem osobą od fajerwerków i fajerwerków nie zapowiadam, tak jak rozmawialiśmy nieraz. Bo się mogą okazać nie wypałem. Tak, nieraz zapowiadałem to jeszcze w kampanii wyborczej. Fajerwerków żadnych nie będzie, ani personalnych, ani z takich kwestii związanych z organizacją urzędu, instytucji. Będzie to normalna praca, normalne działanie, zaprowadzenie pewnych standardów. Jeśli chodzi o fajerwerki, nie rozumiem tego w ogóle. Byłem akurat na WOŚP-ie, bardzo mi się podobało. Jeśli komuś się nie podobało, każdy ma oczywiście nie prawo. Nie został pan, panie prezydencie, uszkodzony na WOŚP-ie. Nie zostałem uszkodzony i z tego, co mi wiadomo, nikt nie czuł się zagrożony, ani został uszkodzony, ale to już jest kwestia wtórna. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. Żyjemy w wolnym kraju. Niech tak po prostu pozostanie. Szkoda, że akurat ta opinia później została upowszechniona przez medium wojewódzkie, prawda, i Wrocławek został postawiony w takim niekorzystnym świetle. Myślę, że daje to pod rozwagę, pod przemyślenia, żeby kolejny raz żeby nie podejmować. Ostrożnie z fajerwerkami. I ostrożnie z wnioskami i powiedzmy takimi kwestiami ocennymi, bo każdy może mieć na ten temat zupełnie inne zdanie. Fajerwerki były rewelacyjne, piękne, przygotowane i myślę, że wszystkim, no prawie wszystkim wrocławianom się podobały, bo takie były opinie wyrażane i bezpośrednio i w internecie, na portalach społecznościowych, także akurat z tego jestem zadowolony i też gwarantuję, że już kolejne imprezy będą miały odpowiednią oprawę i znacznie wyższy poziom, poziom organizacyjny. Rozumiem, że już specjaliści absolutnie od tych spraw pirotechnicznych będą najwyższej klasy. Najwyższej klasy, tak jak to było ostatnio, no wiecie państwo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, do zobaczenia. Przypomnę, moim państwa gościem był Marek Wojtkowski, prezydent Wrocławka.